wchodzą jak do siebie i kradną co popadnie. Plaga kradzieży na terenie dawnej kopalni KWK Mysłowice trwa, ale złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Przychodzą nawet w biały dzień, nie przejmują się, że jest tu monitoring i ochrona, mówią nam anonimowi świadkowie. No jak jest? Tutaj to policja, straż miejska to niby jeżdżą, ale oni się tu chyba boją przyjeżdżać. Widzi pan, jak to wszystko wygląda. Co dało się ukraść lepszego, to już pokradzione. Jeszcze można tutaj jeszcze coś wyhabić, no to chodzą w biały dzień, no, jawnie i niczego się tam nie obawiają. Kamery, co były pozakładane czy oświetlenia, to notorycznie wytłukają, niszczą, dewastują. Firmy elektryczne tutaj jeżdżą, naprawiają te na okrągło, ale to, co widać, to widać gołym okiem. W ostatnich dniach też kradzież kolejna. Tak, w ostatnim dniu kradzież. Firma robiąca wykopy pozostawiła na weekend pełny zbiornik tej dużej kopary. 200 litrów zniknęło. Policja była, spisała, ale czy znajdą? Ciężko powiedzieć. Tereny dawnej kopalni KWK Mysłowice to wręcz raj dla złodziei. Znajduje się tu przede wszystkim mnóstwo metalowych elementów, które ci sprzedają na złom. Zjawisko jednak postępuje, bo w ostatnich dniach złodzieje ukradli nawet kamery monitoringu i uszkodzili światłowody. Na początku roku nie było takiego po prostu wandalizmu, złodziejstwa na tym terenie, jak teraz po prostu w październiku. W październiku doszło do uszkodzenia monitoringu, wraz z kamerami, z oświetleniem głównego kabla energetycznego nawet w trzech miejscach. Nowe kamery zostały już zainstalowane. Właścicielem terenów jest miasto. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz czuje się już bezsilny i poprosił o wsparcie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Złodziei, którzy grasują na terenie kopalni, nazywa wprost: to zorganizowana grupa przestępcza. Ludzie, którzy na terenie kopalni grasują, są to niebezpieczne osoby, są to przestępcy. Pracownicy firm ochroniarskich opowiadają, że dochodziło tam już w wcześniejszych latach do takich sytuacji, że potrafiono przywiązać do samochodu człowieka z firmy ochroniarskiej i ciągnąć go po tych kamieniach, żeby pokazać innym, że nie warto chronić majątku kopalni. Gdy dochodzi do kradzieży, sprawa jest zgłaszana na policję. Często jednak przestępstwo odkrywane jest na drugi dzień, a wtedy szansa na wykrycie sprawcy spada. Ze strony policji są tam kierowane patrole w codziennej służbie. Są tam również kierowane dodatkowe siły z oddziałów prewencji policji w Katowicach. Podejmowane są interwencje na bieżąco. W tym roku zostało tam podjętych 15 interwencji. Utrata majątku to nie jedyny problem związany z kradzieżami. 2 lata temu zawalił się tam dach dawnej sortowni. Najprawdopodobniej z powodu wycinania kolejnych elementów budynku przez złodziei.